Bierzemy tego pierdzielca. No, siemandero mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk i słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku z Ikarusa. Ja już w tym odcinku nie mam kamerki włączonej, więc zobaczymy, jak te gameplaye pójdą bez kamerki, nie wiem, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Myślę, że będzie dobrze, myślę, że będzie git. Jeżeli jesteś nowy, nowa na kanale, zapraszam oczywiście do subskrypcji, z dzwoneczkiem i tak dalej, a my, słuchajcie, musimy się levelować, musimy działać. W ogóle zobaczmy, co ja mogę skraftować, ponieważ... właśnie, tutaj. I ktoś nam właśnie mówił ostatnio w komentarzu, żebyśmy sobie zrobili ten... czekaj, co myśmy mieli zrobić? Ten Bone Spear, chyba? W każdym razie zostawimy to na razie, bo ja sobie wszystko chcę odblokować tutaj w budownictwie. Ale część rzeczy już teoretycznie mamy, bo ja chciałem zacząć jakby budować z drewna, a nie takie szałasowe, bo to nam zdmuchnie momentalnie wiatr, więc teoretycznie już można. Mamy tutaj wood beam i mi się wydaje, że to można użyć do ten wood beam, ten taki pal, do tego, żeby... użyć tego jako fundamentu, wiecie? Tylko teraz tak, pic polega na tym, gdzie my w ogóle chcemy zacząć budować, bo tu jest troszkę mało miejsca. I teraz, czy my chcemy tutaj spróbować jakoś zacząć budować ewentualnie, czy chcemy na przykład pójść może, nie wiem, na drugą stronę? Tutaj jest kawałek płaskiego i można na przykład zacząć takie pale rozkładać. Problem polega na tym, że jak zacznie się zmieniać pogoda, i przyjdą wiatry i tak dalej, to nam to wszystko popsuje, wiecie? O, patrzcie. Ale fajnie, to od razu sobie pozabieramy. Tak, tutaj trzeba cały czas non-stop, słuchajcie, wszystko zbierać. Ja sobie też ustawienia troszeczkę zmieniłem, więc może graficznie to nie wyglądać tak super. Chociaż w sumie nie jest źle. Patrz, jakaś rybka, możemy ją zabić? Nie wiem. Chyba żeśmy ją trzepnęli. Ale za taką rybkę to nam dużo nie da, nie? No dobra, zobaczmy ewentualnie tutaj, jakby tutaj miało to wyglądać. No teoretycznie moglibyśmy sobie tutaj zrobić, nie? Fundamenty. Nawet bym powiedział tutaj, o tak przy brzegu. Tylko trzeba byłoby tutaj wyczyścić. Zbierajmy te kamienie stąd szybko, raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy to w ten sposób będzie działać. I tu byśmy rzeczywiście mogli mieć chatkę, wiecie? Tu jest przyjemnie. No dobra, no to wobec tego tak. Bierzemy taki wood beam, czyli my to możemy zrobić i to do tego jest wood floor. Jestem przekonany, że to chodzi o to, że ten wood beam i ten wood railing, nie wiem do czego ten wood railing, ale jestem przekonany, że to jest coś z podłogą związane. Tutaj mamy już ścianę. No nie możemy jeszcze dachu jakby zrobić. Ale myślę, że można spróbować już coś skraftować. Więc słuchajcie, bierzemy się do roboty. Wood beam. Musimy teraz rozkminić się. Gdzie to... Czekaj. Wood beam, tak. Skraftuj mi tego, człowieku. A widzisz, nie mamy za dużo drewna. Raw meat. Wildberry. Musimy się pozbyć śmieci, wiecie? No i dobra, zobaczmy teraz tak. Mamy te trzy pale i teraz... czekaj, jak to się robiło? Jak to się budowało? Deploy. I teraz tak, my musimy to... Jak my ten wood beam... A, widzisz. Czyli my możemy zrobić go w ten sposób. I teraz drop item. Okej. Place. Nie wiem, czy to tak można zrobić, wiecie? Patrz, to się łączy ze sobą, widzisz? Mhm.
Nie wiem, czy to tak będzie działało, jak ja myślę. Może być, że nie. Dobra, słuchajcie, idziemy po resztę materiałów, bo ja tam chyba mam trochę drewna. No musimy zacząć budować bazę, wiecie, bo inaczej to nie tego. Wiem, że jak oglądałem taki tutorial jakby, to gościu pokazywał, że jak nawet z drewna zbuduje, to teoretycznie podczas złej pogody można po prostu naprawiać, wiecie, tę bazę, żeby się po prostu nie zniszczyła. Więc zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Dobra, zróbmy więcej tych pali. Crafting, potrzebujemy wood beam. Zrób mi tego, człowieku. A proszę, możemy tego więcej zrobić. No nie wiem, ile tego, no zrób mi tego jeszcze, kurde, mamy 3, to 7 mi zrób. Nie wiem, czy tyle będzie potrzebne. Cholera jasna, daj mi tego gościa. Oni będą nas tutaj prześladować, widzę. Dobra, dostał w kapiszona na dzień dobry. Tylko, że tak, jak go nie zbiorę, to będzie mi... Mogą tutaj przychodzić wilki, ale dobra, nieważne. My sobie, słuchajcie, na spokojnie budujemy. Dobrze, rotate, czyli klikamy R, woodbeam i możesz zaznaczyć, że ty go chcesz w ten sposób. Okej, ja go bym chciał właśnie... Jak to zrobić, żeby to... Ja go nie chcę. O! O! Tak go chciałem. Na zasadzie takiego, wiecie, kwadratu. No nie wiem, nie chcę za dużej tej kabiny robić, ale wiecie, zrobimy sobie o coś takiego. Na razie, póki co. Nie wiem, na ile to się będzie musiało trzymać. No, szkurde, blaszka, dzwonię do Staszka. Nie wiem właśnie, jak to odwrócić, wiesz? Jak to tu obrócić? Jak to tu zrobić, żeby to było obrócone? No patrz, no jakoś tak dziwnie, nie? Deploy, jeszcze raz. Rotate. Dobra, mamy to. Jeszcze w jedną stronę musimy pojechać. Mamy to. Mamy to. No tego będzie więcej trzeba zrobić, wiecie. Fajnie by było, jakbym miał jakieś cztery ściany, wiecie, takie normalne. To byłoby naprawdę przyjemne, więc dobra, bierzemy się za robotę, robimy, klikamy deploy. I teraz tak, znowu trzeba wcisnąć R. I znowu obrócić, i teraz tak. Właśnie tego jeszcze nie rozkminiłem. Jak to tutaj na tych łączeniach, wiesz? No dobra, jest spoko, no bo tak chcemy taki zrobić zakrycie tego wszystkiego, tak? Pilarem. Wiesz, co chodzi? W ten sposób. Jeszcze musimy... Cholera, kolejny gościu przyszedł. Dobra, do widzenia. No, zaraz, kochani, będzie ciemno się robiło. Ale to nic, poradzimy sobie. Musimy sobie tutaj radzić. No jest to, słuchajcie, przetrwanie na obcej planecie, jakby nie było. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Ja się nie spodziewałem, że będzie... I tak dalej. Natomiast wiadomo, nie? Dobra, daj mnie tutaj. I teraz tak, zrób mnie więcej tych beamów. Craft... Poczekaj, chwila. Crafting... Inwentory crafting. Pokaż, że mnie to... Ty, co jest, kurde? Food pile. A co, ja nie mogę zrobić beamu? Aha, bo może mam za dużo, wiesz? Czekaj, zróbmy ten woodpile. No, zrób mi... dobra, zrób mi jeden, okej.
Może rzeczywiście mam za dużo przedmiotów na sobie, wiecie? Mhm, tak, już jestem przeciążony, to już wiem na pewno. Dobra, już powinno być lepiej. Spokojnie. I teraz, dlaczego ja nie mogę zrobić... Poczekaj, zaraz zobaczymy, dlaczego beamu nie mogę zrobić. A, nie mam fajbry! Ziom, nie mamy fajbry. Dobra, chwila. No, kochani, będzie chyba trzeba poczekać do rana. Dobra, zastanawiam się, czy to wystarczy. Dobra, czy my już możemy? Możemy. No to czekaj, ile jeszcze tych beamów potrzebuję? No na pewno ze dwa, to na pewno nie wiem, czy nie więcej. Zrób mi na razie trzy, bo chcę coś sprawdzić. Zrób mi na razie trzy takie beamy, bo muszę coś sprawdzić. Dobra, deploy. Dobra. I teraz chcę jeszcze zobaczyć, czy powinniśmy... Tak, widzisz? Będziemy musieli jeszcze... O, w ten sposób to zrobić. I dopiero na tym damy podłogę. Tak, widziałem, że ten gościu tak budował i to było naprawdę, naprawdę stabilne dosyć. O, widzisz? W ten sposób... I taki kwadrat. I na tym dopiero on podłogę stawiał. Ale wiecie co? Ja sobie pójdę już do bazy. Mamy trochę mięsa. Zaraz się napijemy wody. No, będzie dobrze, nie? No dobra, no to kurde, daj mnie to. Buduj mi, czeku, crafting. Zrób mi jeszcze takie słupy. Zrób mi ten wooden beam. Nie wiem, zrób mi to 4 na razie. Nie chcę za dużo tego mieć. Poczekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze jeden zrób mi. Deploy. Zrobimy tak. I kochani... Nie wiem, właśnie jak z pozycjonowaniem tego jest trochę dziwnie, wiecie, no ale... Jak się już człowiek nauczy, to myślę, że też później będzie inaczej. O, o, o! Załapało. Po prostu nie zawsze załapuje, wiecie? O, 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 o! Był moment. Dobra, poszło. No, kurde. No, nie pykło to. No, nie mogę tego, kurde. Niedobrze. Wejdźże mnie to. Dobra. Dobra. Teraz słuchajcie, potrzebujemy wood floor. Ile mamy tych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Buduj mi 9. Okej, brakuje nam drewna, ale my sobie możemy wziąć drewno stąd. I nie wiem, gdzie to ja zabrałem to, czy nie wiem, co zrobiłem. Dobra, możemy na razie tego zrobić 6. Niestety pogoda się zmienia, więc będziemy musieli się schronić z powrotem. Tak, storm incoming. Zobaczymy w ogóle, czy ten sztorm nam rozpierdzieli te pale, wiecie? Nie powinien, bo to jest na płaskim, więc wydaje mi się, że powinno być ok. Ale idziemy się schować do kamyka i zobaczycie, co się stanie. Jak ja się do tego kamyka schowam, to czeku od razu... No, już nie mamy bedrola? Nie, jeszcze jest, okej. Activate. Zrobimy sobie, żeby było przyjemnie, w miarę. Nie wiem, czy tam... Może być, że nam ta pogoda zgasi ognisko, może tak być. Tak, zgasi. No, trudno.
musimy sobie jakoś radzić. No i nie wiem w sumie, czy my jesteśmy bezpieczni, czy... Nie pokazuje mi, że jesteśmy jakoś tam... Chyba jest wszystko okej. Jesteśmy skitrani w kamieniu, kochani. No musimy przeczekać tą złą pogodę, więc tutaj Kamil, jeżeli możesz, to po prostu przewin ten moment. No i kochani, już sztorm tutaj powoli przechodzi, więc pozwoliłem sobie z powrotem już tutaj wyjść. Powiem wam, że podczas sztormu po prostu rozwala mi za każdym razem tutaj ten śpiwór. Więc ja podejrzewam, że oni coś musieli w tej grze zmienić, że te kamienie już po prostu nie działają tak jak działały kiedyś, czyli tam na przykład rok temu, czy tak dalej, i tak dalej. I zostało to zmienione. Szkoda bardzo, dlatego że jest to dosyć logiczne, tak? Jeżeli wybudujesz sobie jakąś tam jaskinię, tak? Jakąś dziuplę, a leje deszcz na zewnątrz, no to przecież deszcz nie przechodzi przez kamień, ani ten, jak sobie tam jeszcze dodatkowo jakąś do tego zrobisz czeku. Poczekaj, ty patrz. Widzisz? Tego nie zepsuło. Całe szczęście. Ty, tego nie zepsuło. No i do tego, jak sobie zrobisz tego, to teoretycznie powinieneś być bezpieczny, bezpieczna, nie? Ty zobacz, patrz, działa. Albercik, to działa. Patrz. Zobacz. Widzisz? O tym właśnie mówiłem. No tu nam pokazuje ułożenie beli. No tutaj jedna jest tak źle trochę ułożona. Tu mamy trochę piasku. Nie wiem, czy tu przypadkiem ganka nie zrobię i nie przedłużymy tutaj. O jedno damy, żeby było trochę lepiej. Nie, nie wiem, czy tak można, czy to będzie dobre, czy to nie będzie dobre. Nie jestem pewien. W każdym razie zobaczymy co i jak. No i tyle, nie? Zobaczmy, czego nam brakuje, żeby zrobić więcej podłogi. Brakuje nam drewna, więc bierzemy się za robotę. Kolejne drzewa. Let's go. Dobra, buduj mnie, kurde, czeku, tą podłogę. To jest wood wall, dobra, a to jest wood floor. Jeszcze trzy podłogi, teoretycznie. Tak jak mówię, nie chcę za bardzo przesadzać, jeśli chodzi o budowę w tej chwili. Chcę po prostu stestować, na ile to będzie przyjemna sytuacja, nie? Dobra, mamy to tutaj. Dobra. No i dawaj mi jakieś ściany, tak? Wood wall. Dobra, buduj mi na razie dwie. Idziemy po więcej drewna. No na ściany widzę schodzi dużo więcej tego wszystkiego. Na razie nie będę żadnych okien robić ani nic. To zawsze można później zmienić. Ja chcę na razie po prostu spróbować wybudować cokolwiek. Nie wiem, czy to jest... Czy ja w ogóle dobrze zrobiłem? Ty, hopie! Poczekaj. Ty, to jest źle zrobione. Niedobrze. Patrz, jak klikasz Y, to możesz to tak zburzyć, tylko tam niestety takie brzydkie te zostają, widzisz? Old to drink? Co to kurde jest? Dobra, jeszcze raz. Deploy. I teraz tak. Rotacja. Czyli mamy może źle... Dlaczego to tak robi nam? Deploy. Teraz jest dobrze. Aha, okej. Dobrze. My wybieramy, w którą stronę... Tak, no teraz jest pięknie, nie? No, co jest, kurde? Co jest, Stefan? Co jest? Dobra. Ej, no mamy jakieś tam cztery ściany, ty.
Mamy jakieś cztery ściany. Powiem wam szczerze, nie jest najgorzej. Dobra, budujemy dalej. Idziemy dalej, słuchaj, bierzemy materiały i let's go. Dobra. I budujemy. Kochani, budujemy kolejną ścianę. Nie wiem, czy dobrze robię. Poczekaj, okej. Cztery tylko na razie te ściany mi wybuduj. I potrzebujemy teraz jakieś... No, wood door to wiadomo, ale my potrzebujemy jeszcze jakiś może dach? Dobra, najpierw zróbmy takie coś. Dobra. Okej. Dobra, jeszcze dwie potrzebujemy. No i całkiem dosyć duża przestrzeń już, nie? Ewentualna i tak dalej, natomiast nie, coś mi mówi, że... Poczekaj, deploy. Coś mi mówi, że mamy trochę przesrane, bo nie mam wystarczająco odkrytych jakby rzeczy, które możemy wybudować, wiecie? Bo na przykład drzwi nie wybuduję, bo nie mam framugi, nie? Do drzwi. To jest chyba osobna rzecz, którą trzeba mieć odblokowaną. No i co? A tu... Nie można tego jakoś inaczej? O! Było na moment. Dobra, jest. No słuchajcie, mamy jakieś tam cztery ściany. Teraz pytanie, jak wygląda sytuacja z dachem? Zrób mi takie Z2. Na razie do testu. Mamy tutaj kolegę. No to trochę nie w tą stronę, jeżeli już to w tą. Ale to bardziej w drugą stronę musi być. Musisz patrzeć właśnie, widzisz, to jest kurde... Nie wiem jak to ustawić. To się da jakoś... No to musi w drugą stronę chyba być. No pewnie, że tak. Jak wcisnę rotację, to za dużo mi to nic nie da. No patrz, no chcę, żeby to po prostu... O kurde, niedźwiedź. Mamy niedźwiadka, dobra. Kochani, bierzemy tego pierdzielca. Niestety więcej strzał schodzi, ale daje też bardzo dużo punktów. Weźmy sobie szybko raz, dwa, trzy. Oskurujmy tego dziada. Dobra. Tak, my możemy sobie pod wodą być tak naprawdę ile chcemy, nie? To jest najlepsze, że nie zabiera nam... Znaczy, zabiera nam tlenu, tak czy siak.
normalne oddychanie nam zabiera tlenu też, także nawet jak jesteśmy na zewnątrz, więc nie ma to jakby różnicy. O kurde, pirania! Ty! Patrz jakie dziady, a mogę strzelać pod wodą? Ha! Piranie żeśmy upolowali, zobaczymy co z tego można zrobić. Prestu pickup, nie wiem, z tego raw fish jakieś, pokazuje, że to jest jakiś raw fish. No nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, brakuje nam niedużo do kolejnych ewentualnych punktów i tak sobie myślę, może bym pobiegał chwilę i poatakował różną, no... Chcę atakować ogólnie to, co nas chce atakować, więc... No zobaczymy. O, patrz, proszę bardzo, o wilku mowa. Kurde. Pięknie! To było piękne. No i punkty lecą, kochani. Lecą i co? Dolecą? Nie, nie do końca. Jeszcze dosłownie brakuje nam mici pici. Przepraszam, nie chciałem. Nie chciałem, ale musiałem. To się nawet zrymowało. Oskurujmy koleżkę tutaj jeszcze. Cyk. Let's go, daj mi moje strzały. Już nam się zepsuł nóż, więc musimy sobie nowy nóż zrobić. A można to naprawić? Można naprawić. Napraw mi też łuk, napraw mi też to. Napraw mi... Aha, to możemy tylko zrobić, zniszczyć albo ten. Dobra. Ja proponuję tak, wróćmy się na chwilę tutaj. Do naszej bazy. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z jedzeniem, bo już widzę, że jesteśmy trochę głodni. Consume. Co my mamy jeszcze? Cooked meat. Możemy też zrobić, zjeść. To... Nie wiem, do czego tego wild berry. Ale idźmy sobie troszkę, ugotujmy więcej jedzonka. Jak już to mamy. Co to jest? Cooked meat. Też mogę to zjeść. No, dobra. Nażre się człowieku tak, aż będzie git. Dobra. Cyk. Jakąś tam rybę, człowieku. Jakieś tam mięcho, człowieku. Let's go, aktywuj. I jest petarda. Teraz tak. Jakieś takie skóry, nie skóry. Odłóżmy sobie. Jedyne, z czego się cieszę, to rzeczywiście działa to, słuchajcie, że jak mamy w kamyczku zrobioną tą skrzynkę, to akurat się udało, że nam tej skrzynki nie rozwala, więc to jest dobra opcja. Tu mamy futro, kolejny niedźwiedź tam jest. Mamy skórę, tą skórę można na razie odłożyć. Te wszystkie kości na razie też odłóżmy. Spoiled plants to można wywalić, nie wiem do czego to dalej miałoby nam służyć. Patrzmy na ilość strzał, no mamy jeszcze te strzały. I teraz tak, rozdajmy sobie, słuchajcie, tak, przede wszystkim talenty. No właśnie... Może to powinniśmy sobie zrobić, nie wiem. Tak, żeby nam zjechało w dół, nie? Byśmy mogli robić różne inne rzeczy. Co tu, kurde, mogę? Heavy hitter. No dobra, więcej mamy, jeszcze energii sobie zrobiliśmy. I weźmy sobie tech tree. Co my tu możemy? No na przykład wood window. Taki window. Ale my na razie tego nie do końca potrzebujemy. Rampa. Co my tu tak naprawdę chcemy? A widzisz, schody, roof corner, a jakiś roof, wood roof ramp. To się przyda. Wood roof corner. To się może przydać. To też się może przydać.
w następnym tym zrobimy sobie schody, których no na razie jakby nie potrzebujemy do końca. To nam chyba daje wystarczająco, co możemy robić. Dobra, musimy się pozbyć tego gościa, bo on nam będzie przeszkadzał, wiecie? Musimy go wziąć w dwa bolce. No nic, weźmiemy go od razu, oskurujemy tego dziada. A dlaczego ja go nie mogę oskurować? A mogę, pewnie, że mogę. Wszystko, kurde, blaszka, mogę. Dajże mnie go. No, dobra. On był bardzo agresywny, tu nam pokazało. Dawaj mnie to, człowieku, te wszystkie kości. Dobra. Picadelo. Idziemy, słuchajcie, budować dalej bazę. Mam nadzieję, że już nic nam na razie nie będzie przeszkadzało. Jak wyglądamy z naszym tlenem? No tak... Tak jak cały czas. Niezbyt dobrze, nie? Jeszcze. Z tym tlenem. Dobra. Kochani, wobec tego bierzemy się za robotę. Ty, ale właśnie, ten tech tree pokaż ty mi. Gdzie tu jest, kurde, jakieś drzwi? Powiem ci, chłopie, że nie wiem. No mamy drzwi. Ale żeby zamontować drzwi, to chyba potrzeba jeszcze jest... No powiem ci, że... Aha, to może być to... Constructions, a to co to jest? Są połówki, nie? Ale nie ma nic jakby zaznaczone z drzwiami, więc... Powiem szczerze, nie wiem. No bo drzwi nie ustawię, więc nie wiem za bardzo, naprawdę powiem... Naprawdę nie wiem. No bo tu tier 2 to już nie, ale tutaj w tym tier 1 powinno coś być. Drzwi. Myślałem, że będzie jakiś blok, który będzie po prostu ramą, nie? Do drzwi, ale nie ma. Nie widzę. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli ktoś wie, jak to zrobić. Powiem wam, że naprawdę nie wiem. Zwariowałem. Dobra. Wracam do inwentarza. Wood wall angled. Czyli to jest tylko jakby ściana, ale pytanie, czy... My potrzebujemy to zrobić, czy my potrzebujemy dach? Bo to jest tylko dach. To jest tylko wall, tak? I dlaczego to idzie do środka, a nie do na zewnątrz? Czemu ty tego nie chcesz mi dać na zewnątrz? Ta strzałka powinna być na zewnątrz. Dlaczego tego nie chce mi dać? Tego nie rozumiem, wiecie? Nie wiem, o co chodzi. Bardzo dziwne. Naprawdę bardzo dziwne. No a tutaj daję z kolei do środka. Może to tak powinno być? Pokaż mi to. No nie, no tak nie może być. Poczekaj. Wrzuć to, wywal. Nie powinno tak być. Ej, powiem wam, że nie wiem. Deploy jeszcze raz. O co, kurde, kaman? Nie wiem. Dobra. Może spróbujmy zrobić po prostu dach. Craft. Mm.
Może takie coś ja potrzebuję? Nie chcecie. Będziesz mnie tu się kurde puszył, gościu. Spadaj mi stąd. Widzieliście go? Tak jakby chciał zaatakować, ale nie do końca. Tak się ze mną kurczę zaczął zadzierać ze mną. A ze mną się nie zadziera. Z borsukiem się nie zadziera, ziom. Dobra. Let's go. Dobra, zobaczmy teraz tak, z tym dachem, jak ta sytuacja wygląda. Deploy. Może ten dach teraz. Jesteśmy w stanie... Aha, to chodzi o... Rozumiem, dobrze, trzy linie. Dobra, deploy. Co? Powiem wam, że nie wiem. Jak to zrobić? Nie jestem jakimś budowniczym wielkim, ale bardzo dziwne. Czyli może te pale jeszcze trzeba zrobić? No bo do czegoś ten dach musi być przyczepie. No patrz. No i teraz nam... No i teraz nam już spierdzieli sytuację. Musieli chyba pokombinować. No niestety musimy się znowu schować, bo znowu jest sztorm. Kurde, no. Najgorsze jest to, że sztorm mi może rozpieprzyć tą bazę. To jest problem. Druga sprawa, nie wiem właśnie jak ten dach zamontować. No ale dobra, będziemy kombinowali. Może te bale rzeczywiście trzeba będzie zrobić. A ciekawe jest, jakbym zrobił na przykład taki jakby płaski dach na zasadzie drugiego piętra. Czy to by w ogóle zdał relację, czy to nie będzie? Poczekaj, deactivate. Wbijamy się tutaj. To i tak nam nie pomoże, zaraz wam pokażę. Dobra, czy jak z jedzeniem wyglądamy? Zjedzmy sobie. To i tak nam nie pomoże, słuchajcie, bo za chwilę nam przyjdzie i powie, że jesteśmy... teraz mi jeszcze tego nie pokazuje jakby, ale za chwilę mi pokaże, że jesteśmy... o, już pokazuje ta chmurka, widzicie? Że już nie jest dobrze i pokazuje, że no shelter. Teraz jakby... Jestem nieruchomo w jednym miejscu, zobaczymy, czy to coś pomoże. Wygląda na to, że tak, że jest ok. Trzeba w jednym miejscu po prostu kombinować i stać. Dobra, kochani, wobec tego słuchajcie, ja już myślę sobie, że dokończymy ewentualną budowę naszej bazy w kolejnym odcinku. Ja spróbuję sobie zobaczyć jakieś tutoriale, jak to w ogóle ten dach, jak z tym dachem, czy to trzeba rzeczywiście te belki jeszcze tam wstawić. Podejrzewam, że chyba tak. Że właśnie tak to wygląda, że nie zbudujemy dopóty to się nie będzie jakoś w miarę tam trzymać. Więc podejrzewam, że tak to musi być zrobione. Więc kochani, widzimy się w kolejnym. Dzięki za sprawdzenie tego odcinka. Jeżeli się podobał, to wiecie, co macie robić. A my widzimy się już w następnych odcinkach. Siemandero!